Ma długo kreację wybiera. Na konsultacji z dziećmi to im czasu szkoda. Zmienia jedna partia, a potem znów druga. Podstawówka krótka, teraz będzie długa. I tak w kołu Macieju będą zmieniać szkołę. Czy mniej dzieci będą mądre i wesołe? Wytłumaczyć krótko. Przed wami się chciałam, czemu 500 złotych z budżetu dostałam. To tylko pożyczka, zobaczycie sami. Pewno muszę oddać jeszcze z odsetkami. Odniosą rodaki, mówię wam rodacy. Wszystko oddam, gdy już będę w pracy. A zdrowie to niech mi jak najdłużej służy, wiek emerytalny też mi się wydłuży. Miejscowość Cholerzy. Obecne i ciągle.
Bójcie, kiedy tylko chcesz, bo my cię wspieramy, dobrze o tym wiesz. Koleżę i pan prezes Radosław Łoszek, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice. Panie prezesie, zapraszamy. Dzień dobry bardzo. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za to ogromne wyróżnienie i ten występ. Okej, dziękuję. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za to wyróżnienie i za ten występ. Chyląc czoła przed wszystkimi ludźmi pracującymi na roli, myślę, że dzisiaj największe słowo też należy skierować do wszystkich, którzy przekazują tą najpiękniejszą polską, małopolską tradycję temu najmniejszemu i najmłodszemu pokoleniu. Za to wielkie dziękuję i wielki szacunek. Mały prezent, taki bardzo przyjemny. Pan Radosław Włoszek, Stasiu, to twój szef. To pewne po dzisiejszym występie zostałeś pracownikiem na tym porcie lotniczym w Galicji. Żeby to było jasne. Podziękowania tutaj od naszego pana prezesa, miejscowość Cholerzyn w takim niezwykle barwnym składzie. I za chwileczkę proszę państwa, kolejna miejscowość. Dziękujemy tutaj jeszcze raz naszemu przyjacielowi. Proszę państwa, ci najmłodsi także, zabieracie panowie ten piękny wieniec i schodzimy od waszej prawej strony, a my